Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego czwartego modułu kursu, materiały budowlane i elementy wyposażenia terenu w Zieleni. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Prawidłowo zaprojektowany układ komunikacyjny decyduje o funkcjonalności terenu zieleni, ponieważ powinny być one dostępne dla wszystkich, dużym ułatwieniem są pochylnie, po których mogą się poruszać osoby na wózkach inwalidzkich. Pochylnie. Są to elementy towarzyszące schodom, które ułatwiają osobom niepełnosprawnym, a także matkom z małymi dziećmi, dostęp do obiektu handlowego, użyteczności publicznej czy terenu zieleni. Podstawowe wytyczne budowy pochylni. Powierzchnia posadzki wykonana z antypoślizgowego materiału. Minimalna szerokość spocznika między pochylnią a wejściem 150 cm. Jeśli szerokość drzwi wymaga dodatkowych manewrów wózkiem, Szerokość spocznika odpowiednio powiększamy. Minimalna szerokość pochylni 120 cm. Maksymalna długość jednego biegu 900 cm. W przypadku dłuższych pochylni należy ją podzielić na kilka krótszych odcinków. Długość spoczników między biegami pochylni minimum 140 cm. Na całym obwodzie pochylni i spoczników wymagane są krawężniki czyli część konstrukcji, która zapobiega ześlizgiwaniu się kół z pochylni. O wysokości co najmniej 7 cm. Odstęp między krawędziami powinien wynosić od 100 do 110 cm. Zapoznaj się z przykładami rozwiązań technicznych pochylni. Konstrukcja i rodzaj materiału, z którego ma być wykonana pochylnia zależy od wyglądu zewnętrznego budynku i jego otoczenia. Technicznie rozróżniamy trzy kategorie pochylni. Drewniane. Powierzchnie stanowią deski zaimpregnowane specjalnymi środkami, aby po deszczu czy śniegu, kiedy stają się śliskie, nie stanowiły zagrożenia dla życia użytkownika. Betonowe. Na stałe związane z gruntem do pokrycia powierzchni posadzki używa się materiałów antypoślizgowych o fakturowanej powierzchni. Może to być m.in. innymi terakota zewnętrzna antypoślizgowa, różne rodzaje kamienia naturalnego czy drobna kostka brukowa montowana bezspoinowo. Stalowe, pokryte kratownicami i ażurowa konstrukcja powoduje, że opady atmosferyczne czy spadające liście nie zalegają na powierzchni jezdnej. Pochylnie stalowe można łatwo zainstalować, a w razie potrzeby zdemontować i przenieść. Nie trzeba ich również rozbierać, kiedy jest konieczność dostania się do infrastruktury podziemnej budynku, np. kabli telefonicznych. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi, zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.